Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluksem. Tutaj, na Akilianie, mówimy na nią oddech. Fluks jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu, najwspanialszego sportu we wszechświecie. Zdobycie galaktycznego pucharu przez Snow Kids po raz drugi z rzędu jeszcze bardziej spopularyzowało tę dyscyplinę. Do ligi trafiły nowe drużyny z nowych planet. Zorganizowano także nowy turniej. Czy drużyna Snow Kids przetrwa po wielu niespodziewanych perypetiach? Czeka ją jeszcze mnóstwo wspaniałych wyzwań. Galactik Football. W ostatnim odcinku. Może trzeba było posłuchać swoich naukowców? To jasne, że Multiflux zniszczy Paradisję. Czego ty się spodziewałeś? Zapłacisz mi za to! To jest grane! To hologram! Dzięki tobie zdobyłem więcej Multifluxa niż kiedykolwiek potrzebowałem. Muszę cię zniszczyć. Uciekajmy! Muszę koniecznie spowolnić ten proces! Operacja Ciemny Raj rozpoczęta. Co? Nie! Co jest? Proszę o uwagę, rozpoczynamy ewakuację Paradisji. Uciekać! Musimy się ratować! Dijok! A więc tak wygląda mój koniec. No trudno, co robić? Wszystko będzie dobrze. Jesteśmy cali i zdrowi. Założę się, że Sinet też zdołał uciec. Zobaczysz. Moi drodzy, na Paradisji nikt już nie pozostał. I chociaż brzmi to niewiarygodnie, ewakuacja przebiegła bez problemów. Co to jest? Nie! Nowy początek. Trzymajcie się! Jeśli to przeżyję, będę się żywił wyłącznie akiliańską kapustą! Musimy się trzymać razem, braciszku. Kochani, jesteście cali? Zaraz się obudzę i wszystko będzie jak dawniej. To tylko koszmar, to tylko koszmar, to tylko koszmar, to... May, co to do licha było? Wszyscy są cali? Ja tak. To koszmar, zaraz się z nim obudzę. To tylko koszmar, zaraz się obudzę, zaraz się obudzę. Nie bój się, Mikroajs, wszystko w porządku. Możesz już otworzyć oczy. Przecież ciągle jesteś w jednym kawałku. Mark, nigdy się tak nie cieszyłem, że cię widzę. Udało się, Arch. Statek wytrzymał. Nie wykryłem żadnych zniszczeń, ale niewiele brakowało. Widzicie to? O kurczę! Paradisja była taka piękna! Miesiące od dramatycznej ewakuacji Paradisji, która wciąż jest niedostępna dla gości. Wszystkie astroporty są zamknięte do odwołania, a sama planeta jest praktycznie martwa. Jego ekscelencja Brim Simbra, wielki mistrz Stowarzyszenia Fluxa, a także Lord Phoenix, właściciel Paradisji, zaginęli bez śladu. Kto za tym wszystkim stoi? Głównym podejrzanym jest pirat Sony Blackbones, jednak władze Technoidu nie wykluczają innych scenariuszy. Cześć. Powiedz, na pewno chcesz nas zostawić? Tak, jestem już spakowany. W końcu byłem tu tylko do pomocy. Teraz masz mnóstwo czasu, żeby przygotować drużynę do kolejnego pucharu.
No tak, masz rację. A tak w ogóle, to co teraz będziesz w życiu robić? Chyba nie przejdziesz na emeryturę. Dostałem kilka ofert pracy z nowych szkół. Możliwe, że dalej będę uczył gry w Galactik Football. Tak naprawdę to dobrze znam się tylko na tym. Przepraszam, to moja wina, że wybraliśmy się na Paradisję. Artegor, proszę nie mów tak. Tak po prostu musiało być. Powodzenia, przyjacielu. Będzie nam ciebie brakowało. Brimbalarius, nowy wielki mistrz Stowarzyszenia Fluxa, chce przekazać kilka słów. Po wybuchu na Paradisji i tragicznym odejściu Brim Simbry nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa planety. Wszystkich dręczy jedno bardzo ważne pytanie. Czy Stowarzyszenie Fluxa jest w stanie zagwarantować galaktyce bezpieczeństwo? Mogę jedynie powiedzieć, że te straszliwe wydarzenia sprawiły, że ze szczególną uwagą monitorujemy galaktykę. Wiesz, tęsknię za Paradisją. Wielka szkoda, że została zniszczona. Tak mi smutno, Rocket. Snow Kids przegrali. Paradisja wymarła. Odszedł Brim Simbra. Czuję to samo. Chciałbym, żeby to był tylko zły sen. Dzieciaki, spójrzcie! Nie uwierzycie, co przed chwilą znalazłem. No Rata, a co to za roślinka? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. To dlatego, że jest bardzo rzadka. One rosną tylko tutaj. Ta roślina ma niezwykle piękne kwiaty, zwane gwiazdami Akilianu. Kiedyś przed zlodowaceniem porastały niemal całą planetę. O, widzę, że wrócił ci refleks. Tak, jest lepiej, odkąd znowu trenujemy z wujkiem Archem. Świetnie, ale uważaj na siebie, synu, nie przeforsuj się. Wszystkie gwiazdy Akilianu są bardzo cenne. Jesteś jedną z nich. Flip, flip. Artegor dawał nam wycisk, ale i tak będzie mi go brakować. A wam? Mnie też. Lubiłem jego treningi. No pewnie, zrobiłem się spore postępy. Jasne, że tak. Bez niego będzie tak jakoś dziwnie. Nie tylko jego będzie nam brakować. Masz na myśli Didjoka, prawda? O nie! Kogo jak kogo, ale jego akurat mi nie brakuje. Witajcie. Są wszyscy? Tak, trenerze, cały skład. Na kolejny puchar Galactic Football musimy trochę poczekać, więc mamy mnóstwo czasu, żeby popracować nad grą. Faktycznie, czasu mamy pod dostatkiem. To prawda, odkąd wróciliśmy na Akilian, strasznie się nudzimy. Nie narzekajcie, dałem wam trochę luzu, bo tego potrzebowaliście. Przecież każdy sportowiec musi kiedyś ładować baterie, żeby we właściwym momencie być gotowym. A kiedy będzie ten moment? Bo póki co nic się nie dzieje. Mylisz się, Micro Ice. Warren! Zgadza się, Snow Kids. Warren postanowił nas odwiedzić i pomóc nam w naszych treningach. Cześć, Snow Kids. Słyszałem, że się trochę nudzicie. Micro Ice, zaczniemy od siebie. Dobra! Przecież to Flux, ale kto go używa? To twoje, mały? Tak, to moja piłka. Ty jesteś Didjok. Słuchajcie, to słynny Didjok. O, tak. Może nas pan nauczyć kilku sztuczek? Bardzo prosimy. Ale zawsze tak chciałem spotkać prawdziwą gwiazdę. Moje marzenie się spełniło. Nikt wam nie mówił, że nie wolno używać Fluxa poza Galactic Football? No i skąd w ogóle wiecie, jak go używać? Słucham. Hej, spokojnie, dzieciaki. Jeśli mi obiecacie, że nie będziecie go używać, pokażę wam, jak mistrzowie tacy jak ja wygrywają turnieje. Ale przecież finał na Paradis nie został zakończony. Pan nic nie wygrał. Można powiedzieć, że wygrałem. Przeciwnik nie miał z nami szans. Hej, Didjok! Umiesz wycelować w tamten mały listek na gałęzi? W listek? No pewnie. Nawet z zamkniętymi oczami. Hej, a nauczysz nas, jak się tak strzela? Słucham? Macie podawać do osoby, którą wymienię, a ja będę wam przeszkadzał. Kto pozwoli piłce dotknąć ziemi, wypada z gry. Micro Ice, podaj do Marka. Yeah! Ah! Ah!
Gotrana! Olunzi! Dopi! Roketa! Szybciej, rokiet! Dasz sobie radę! Jak, Klamp? No jak mu idzie? Jest w dobrej formie. Negatywne skutki rezonansu zniknęły. Naprzód, rokiet! Dasz sobie radę! Strzel w bramkę! Ziom, ale petarda! Brawo, Rocket! Wiedziałam, że sobie poradzisz. Ziom, żyjesz? Dobrze, że nie ćwiczymy tego codziennie. Całkiem nieźle, ale ciekawe, jak sobie poradzicie przeciwko całej drużynie. Dobra robota, Snow Kids. W pełni zasłużyliście na moje uznanie. Tak trzymać, Snow Kids. To był naprawdę udany trening. Dzięki, Warren.
Cieszę się, że przypomniałeś im smak prawdziwych piłkarskich emocji. I pomogłeś nam zebrać ważne dane. Wszyscy robią postępy. Bardzo mnie to cieszy. W następnym pucharze będziecie silną i zgraną drużyną. Smokic Gola! Statek B-68 z planety Xenon właśnie wylądował. Przepraszam bardzo, czy mógłby pan... Sine, wróciłeś z meczu pokazowego z Xenon. Jakie są dalsze plany? Teraz chciałbym trochę odpocząć. Czy myślisz, że po tych tragicznych wydarzeniach na Paradisi i przerwanym meczu finałowym... Który na pewno byśmy wygrali. Ten mecz zaliczcie jako zwycięstwo Shadows. Ha. May, czy zamierzasz pozostać wśród Shadows i nauczyć się używania smogu? Smogu? Jeszcze nie podjęłam decyzji. May na pewno zostaje z Shadows. To jej nowa rodzina. Dzięki, Kali. Ha? Jak to nie podjęłaś decyzji? Przecież dawno to omówiliśmy. Powiedziałam ci, że nie wiem, czy zostanę do kolejnego pucharu. Ty słyszysz tylko to, co chcesz usłyszeć. Dzisiaj jemy kolację z moimi rodzicami. Mam nadzieję, że do tego czasu przejdą ci te twoje humory. Co z moim obiadem? Już podaję, Wasza Ekscelencjo! Nie śpieszyło ci się! Mam dla Waszej Ekscelencji danie specjalne! Naprawdę? Co takiego? Pyszna melba piracka z wykwintną sałatką z laserów. Sony Black Bones? Jak się tu dostałeś? Przez te wszystkie lata doskonale opanowałem wasze systemy bezpieczeństwa. Black Bones, przegiąłeś. Jesteś najbardziej poszukiwanym piratem i masz czelność zakłócać mi spokój? Maddox, przepraszam za ten kulinarny podstęp, ale musimy sobie wyjaśnić kilka bardzo istotnych spraw. Co? Po tym, co zrobiłeś z Paradisią? Ty chyba oszalałeś, nie zamierzam z tobą gadać. Jesteś w błędzie, nie odpowiadam za to, co się stało na Paradisji. Jestem tu tylko po to, by dowiedzieć się, kto za tym wszystkim stoi. Ha! Niezły żart, Black Bones. Właśnie patrzę na winowajcę. Lepiej bym tego nie ujął. Harris? Tak. Wasza Ekscelencjo, co wiesz o tym osobniku? Liczy się każda informacja. A kiedy uruchomimy Fundację Sineda dla galaktycznych sierot, będziemy mogli zająć się losem setek dzieci z Ascalonu. Czy to nie cudowne? To wspaniała wiadomość. Bardzo mi się podoba pomysł Fundacji Sineda. Zapewnimy im znacznie lepszą przyszłość. Kto wie, może wśród nich znajdzie się taki wielki talent jak ty? Oczywiście, jeśli zgodzisz się nam pomóc. No pewnie, że tak. Kiedy będę mógł podpisać zgodę? Zaraz zorganizujemy dokumenty. Sinet, muszę z tobą poważnie pogadać. Ale teraz? Rozmawiam z... Powiedziałam, że chcę z tobą pogadać. O co chodzi? Mam wrażenie, że to zaszło za daleko. Oni wykorzystują twój wizerunek i twoją popularność. I dzięki temu mogę zrobić coś dobrego. Nareszcie znalazłem prawdziwą rodzinę, której ufam. Sinet, posłuchaj mnie. Chcę być z tobą absolutnie szczera. Po prostu mam jakieś dziwne przeczucia co do twoich rodziców. Jest w nich coś podejrzanego. Spójrz, ledwie ich poznałeś, a oni już chcą wykorzystywać twoje sukcesy. Ha? To moi rodzice. Jeśli ci się to nie podoba, zawsze możesz wrócić do tych swoich żałosnych Snow Kids. Harris wiele lat był moją prawą ręką. O technoidzie wie wszystko. Jest gorzej niż myślałem, bo on był również współpracownikiem Blaylocka. Harris pracował dla Blaylocka? Za moimi plecami? Zgadza się. A potem zdradził go i ukradł Multiflux. To właśnie jego działania doprowadziły do tego, że Paradisia jest martwą planetą. Teraz Harris ma setki razy więcej Multifluxa niż miał Blaylock. Ten człowiek jest bezapelacyjnie najbardziej niebezpieczną osobą w całej galaktyce i musimy go złapać. Sony, niewielu śmiałków podjęłoby ryzyko przyjścia tu by ze mną porozmawiać. Usunę cię z listy poszukiwanych i umieszczę na niej Harrisa. Nie, Wasza Ekscelencjo. Proszę nic nie zmieniać, tak będzie lepiej. Nie możemy przecież wzbudzić podejrzeń Harrisa. Jak chcesz, ale sporo ryzykujesz. O mnie proszę się nie martwić. Przetrwam w każdych warunkach.
A co z osobą, która to zrobiła? Po multifluksie już nie ma śladu. Główny winowajca zniknął, a tymczasem dostęp do Paradisi jest niemożliwy. Co gorsza, nie mamy pojęcia, co mogło się stać z mistrzem Simbrą. Bądźmy czujni. Katastrofa na Paradisi, potem zniknięcie Brim Simbry. Ktoś ewidentnie coś knuje. Galaktyka jest w niebezpieczeństwie. Lepiej bym tego nie ujął, mistrzu Balarius. Kim jesteś i jak śmiesz zakłócać to spotkanie? Widzieliście, co zrobiłem z Paradisią, więc myślę, że nie trzeba mnie nikomu przedstawiać. Czego chcesz? To bardzo proste. Puchar Galactik Football ma się odbyć teraz. To moje jedyne żądanie. Puchar? Dlaczego? Powiedzmy, że jestem zniecierpliwionym fanem. Nie ma mowy. Wasz sprzeciw oznacza, że kolejna planeta podzieli los Paradisi. Dobrze to przemyślcie. Za kogo on się uważa? Co mamy robić, mistrzu? Może on komuś tak bardzo zależałoby na rozumie. To jak spokój. Póki co mamy związane ręce. Skontaktujcie się z przewodniczącą Ligi Adim. Niech natychmiast ogłosi datę rozpoczęcia pucharu. Zagrożenie jest zbyt duże. To naprawdę niesłychane. Jeśli wiadomość okaże się prawdą... Wszyscy będziemy w szoku. Absolutnie nikt się tego nie spodziewał. Po raz kolejny we wspaniałym świecie Galactic Football emocje sięgają zenitu. Drodzy holowidzowie, to już nie plotka, tylko oficjalnie potwierdzona wiadomość. Chwila, mam sygnał, że Adim chce to osobiście ogłosić. Tak? Oto ona. Posłuchajmy oświadczenia przewodniczącej ligi. Witam, drodzy fani futbolu. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Fluxa i partnerami postanowiliśmy przesunąć datę rozpoczęcia Pucharu Galactic Football. Ostatnie wydarzenia na Paradisi uzmysłowiły nam, że cała galaktyka jest bardzo wzburzona. A dla nas najważniejszy jest oczywiście pokój. Chcemy, żeby Galactic Football dodał nam wszystkim sił. Wierzę, że tak będzie. Dziękuję państwu. Puchar zaczyna się już teraz? No niezły numer. Clamp, bierzemy się z powrotem do pracy. Micro Ice, właśnie nadeszła chwila, na którą wszyscy czekaliśmy. Chciałeś zapomnieć o nudzie? No to masz. Słyszeliście? Właśnie rozpoczyna się puchar. Snow Kids, będziecie musieli bronić swojego tytułu. Snow Kids, gola! Lunzia, co jest? Nic takiego. Po prostu muszę opanować oddech, jeśli mam grać razem z wami. Mówię ci, szkoda, że nie widziałaś ich min. Wszystko jest idealnie przygotowane do naszej akcji. Czekamy na twoje rozkazy. Spokojnie, nie wszystko naraz. Na razie niech rozpocznie się Puchar Galactic Football i niech zwycięży najlepszy. W następnym odcinku Galactic Football. Użycie innego fluksa wymaga mnóstwa cierpliwości i koncentracji. To wielki wysiłek. Niewielu graczy to potrafi. Wiesz, Yuki, chcemy, żebyś została, ale zrozumiem, jeśli będziesz chciała odejść. Podjęłam już decyzję. Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International, studio MR Sound. Reżyseria Tomasz Marzecki, dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Wystąpili Adam Bauman, Leszek Zduń, Jarosław Domin, Paweł Szczesny, Janusz Wituch, Modest Ruciński, Marek Frąckowiak, Katarzyna Łaska, Dariusz Obija, Janusz Rymkiewicz i inni.